Dlaczego jedna lista? No, trzeba wyciągać wnioski. Jeżeli Zjednoczona Prawica kłóci się tak koszmarnie, jak się kłóci, i właściwie się rozpada, jak się rozpaść nie może, to coś to znaczy. To znaczy po prostu, że jeżeli jest się razem, jeżeli jest się na jednej liście, choć można być z różnych opcji i partii i tak dalej, to jest się o wiele mocniejszy. I oczywiście można brać wyliczenia, że jeżeli będą dwie listy, to jakaś część ludzi nie zagłosuje, bo nie będzie im odpowiadać, ale jak będą trzy listy, to już wszyscy zagłosują, dlatego że bardziej im to będzie odpowiadać. A ja myślę, że po prostu, tak, tego się obawiam, będzie tak źle, że ludzie zagłosują właśnie na jedną listę, dlatego że to będzie oczywista alternatywa. I ta jedna albo wspólna lista, bo to rozróżnienie też jest ważne, mnie się wydaje, że daje gwarancję tego, o co nam chodzi, czyli żeby ten straszny okres w historii Polski się skończył. Dlatego jedna lista, wspólna lista.